No bo gram w Lechu i to jest normalne, jestem profesjonalistą i tak muszę do tego podchodzić, nie? Ale no i... nie ukrywam, że serce ściskało wczoraj, no bo to, wiesz, wielu kibiców, wielu znajomych, wielu przyjaciół na trybunach. Wiem, że też wielu kibiców trzyma za mnie kciuki, żebym zdobył tego mistrza. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Cześć. Dzięki. Cześć. Fajnie was było zobaczyć. Cześć. Cześć, wujek. Co tu robisz? Jak masz na imię? Mika. Od kogo przyszłaś? Od kogo jesteś? Kogo ty jesteś? Tego pana. Mamy? I kogo jeszcze? Tato. No, a jak się nazywasz? Misia Mulajka. I masz jeszcze rodzeństwo. A Ignaś gdzie został? W domku, tak? W domku, tak. Z mamusią? Tak. Dobra. Dobra. Idziemy zwiedzać? Co? Odwiedzić idziemy? Tak. No, a powiedz, co dostałaś. Prince Polo, tak? Tak. Chodź tutaj tędy. Cześć, co tu robisz? Siema, przyszedłem was odwiedzić. Ale tak, to jest w ogóle oficjalna wizyta, czy nieoficjalna, żeby nie było w tym kwasie? Nie, na luzie. Na tak? Luzie. No, nie ma? Czyli co, nie pojechałeś do Poznania, tylko stałeś? Tak, wiesz co, mamy dzisiaj wolne. Dostaliśmy wolny jeden dzień. No więc najlepszy czas na to, żeby wykorzystać, żeby poodwiedzać troszkę. Na spokojnie, jak już tak jesteś, i rodzinę, nie? Wiesz co, chrzciny nam się szykują, więc też musimy porozdawać zaproszenia i... Czyje chrzciny? Zwariowany Ignasia, wiesz? Ignasia. Rodzina się rozwija. Rozwija. Powiększyła się o jednego członka, rozwija się i... Kurczę, panie, dopiero co byłeś kapitanem najmłodszym w Ekstraklasie Piasta chyba. No, czas zasuwa, co? Kiedy to było? Przypomnij mi. Kurde, no 4 lata temu. 4 lata temu? Wczoraj powiedziałem, że 5, panie. Ale wiesz, no było tak, że... Chłopaki mają trening, czy? Zdenerwuję zaraz rzekę, tylko to dwa słowa tylko jeszcze, jak można prosić. No jasne. Na chłodno, do tego wczorajszego meczu. Nie da się na chłodno, wiesz? No ale to, właśnie, to jest, to jest 24 minęły godziny nawet cały po tym meczu. Cały czas to we mnie żyje, wiesz? I powiem ci, że emocje bardzo wielkie towarzyszą. No bo z jednej strony to tak, dawniej tutaj serce w Gliwicach jest. No nie, no z drugiej wiesz, strony już się zżyłeś z tą nową ekipą. Wiesz, w żyłach płynie, wiesz, jaka krew, nie? No tak. Więc tutaj nie trzeba tego mówić. No niebieski kolor się zgadza. Normalny, tak, niebieski się zgadza. Normalne jest to, że wiesz, grając teraz w Lechu, będę serducho dawał na boisku za Lech, bo... No bo gram w Lechu i to jest normalne, jestem profesjonalistą i tak muszę do tego podchodzić, nie? Ale nie ukrywam, że serce ściskało wczoraj, no bo to... Wiesz, wielu kibiców, wielu znajomych, wielu przyjaciół na trybunach. Wiem, że też wielu kibiców trzyma za mnie kciuki, żebym zdobył tego mistrza. No tak, no bo marzenie. Ja nie mam mistrza jeszcze, wiecie. No miałeś tego pecha, że za wcześnie poszedłeś, no i właśnie zawołaliśmy, tak nie? Taki pech to nie pech, wiesz. No powiem ci szczerze, że wiesz, fajnie, że Piast zdobył mistrza i cieszę się z tego naprawdę, ale mam nadzieję, że też mi to będzie dane poczuć chociaż jak to jest. Więc... Trzymamy kciuki, no bardzo, no, wiem, ale walka jest tak zażarta, Raków jest tak mocny. Jest mocny, no jest mocny, dwa mecze zostały do końca i teraz jest wszystko w naszych rękach, głowach, nogach. Wcześniej przed tym meczem jeszcze nie było, ale teraz już jest tylko u nas, musimy to rozegrać odpowiednio w głowie i no i wyjść, cały czas robić swoje i mam nadzieję, że wiesz, to zaprocentuje. Trzymamy kciuki, dzięki za odwiedziny, gdzie się mówimy kiedyś na spokojnie na jakąś tutaj na dłuższą rozmowę. Zdecydowanie, a teraz się w jakim celu? Wiesz co, pokazać młodej stadion? No, młoda stadion, która wczoraj widziała. Była tak? Na meczu, tak? Jak powiedz, się mecz podobał? Powiedz wujkowi, gdzie byłaś? Tam byłaś, na murawie, prawda? Z tatą. I biegałaś, robiłaś gola? Tak, i boję się. Boisz się? Tak. Bo podobał tyle kibiców było, tyle śpiewali, prawda? Tak. No, a podobał ci się mecz? Nie. Nie. A wczoraj, nam też. Wczoraj tata kopali tatę, nie? Tak. I leżał tata na boisku i co ma rozwalone? Kolano. Kolano? Tak. Ale Misia podmuchała, pocałowała, już jest dużo lepiej, prawda? Tak. Dobra. A gdzie wczoraj zniknąłeś po meczu? Bo cię szukałem właśnie. Wiesz co, no byłem najpierw tutaj, później poszedłem do kibiców. A ja naszych. Byłem tu właśnie, nie? Nie, najpierw byłem tutaj, bo no wiadomo, no. Wiesz, no z kibicami a ja byłem tam, no. Tego, a później poszedłem do naszych kibiców, wiesz, podziękować za to wsparcie, za ten doping, bo to jest, wiesz, no to jest naprawdę fajna rzecz, nie? Szczególnie no jak jeszcze, no kurde, w Poznaniu super. Jak byliśmy tak samo, no, mnie przywitali bardzo miło i to jest naprawdę uczucie nie do opisania. Słuchaj. Jeszcze młodego coraz tu masz. Widziałeś to wideo, jak młody w Akademii trenuje. Muszę przejść, bo wcześniej zaczęli. No jak nie zaczęli jeszcze, to przejdę szybko. Tak, no pewnie, że tak. Wiesz co, normalnie był mecz, gdzie wyprowadzał, gdzie podawał piłki i myślałem, że w tym meczu też będzie podawał. Aha. No ale tak się zgrało, że akurat nie podawał, nie? Okay. Więc szkoda. Ale obserwujesz, padasz do na trening. No był wczoraj na meczu, więc wiesz, więc fajnie, no cieszę się bardzo. Fajnie. Dzisiaj w jakim celu? Powiedz mi jeszcze. Chcę odwiedzić chłopaków, tak już na spokojnie pogadać.
odebrać tablicę, bo nasz magazynier zostawił tablicę tego, okay. Więc muszę zabrać i ktoś z zawodników zostawił jakąś tam bransoletkę czy coś. A czy zbiera rzeczy tam? Zbieram rzeczy i będę sprzedawał, nie? Gdzieś w Lombardzie. Dobra, to ile, idziemy ile co? To do Adama idziemy najpierw, tak? Idziemy to jeszcze tylko takie przywitanie nagram, a potem was zostawiam. Ale się cieszę. Kojarzysz się to miejsce, nie? Cześć Mareczku. Cześć. Siema. Co dobrego? Jak rodzinka? Do przodu. Cześć, woda. Cześć, wujek. Cześć. Wujek Adam jest tutaj? Wujek Adam jest? Nie ma wujka. A czy przyjechał z chłopaków już? Możemy tylko otworzyć na chwilę szaty? Chłopaki są wszyscy, bo zaraz nie mają trening. 30 w trening. To się nie poszkadza. 30, czyli 3 minuty. A, dobra. No to już nawet nie będę tam wchodził, bo to wiesz, jak ten... Może jak skończy, to... No nie. Ale mają tutaj wstawkę, mają ci, co zabrali? No. Kojarzysz? No, cześć. Dobra. No, się nie widzieliśmy. Aha, przepraszam, ciągle tak u Ciebie zapisałem.